Cześć wszystkim, jestem Stefan i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ok, więc w dzisiejszym filmiku zaczynamy trochę nietypowo. Będzie to pierwszy filmik nagrywany w ten sposób, ponieważ dzisiaj jesteśmy na moim iMacu, gdzie chciałabym zaprezentować, jak wygląda moje Notion, jak z niego korzystam i jakie sobie spersonalizowałam. Dodatkowo pokażę Wam strony, z których możemy pobrać widżety i sobie fajnie spersonalizować na aplikację, ponieważ uważam, że to jest mega fajna aplikacja na studia. Która ma naprawdę multum możliwości i pozwala na naprawdę wiele, wiele rzeczy. E, więc tak, witam Was na mojej stronie głównej w Notion. Z Notion korzystam od zeszłego roku. Znaleźliśmy tą aplikację z moimi przyjaciółkami z roku. No i przez ten prawie już półtora roku rozwijałam się na tym Notion, jakby poznając jego możliwości, to co można z nim robić, jak go customizować. No i na dzień dzisiejszy moje Notion wygląda tak. Jeszcze trochę teorii czym samo Notion jest. Jest to aplikacja, która jest na wszystkich platformach, więc zarówno ja korzystając z ekosystemu Apple, czy moje koleżanki korzystające z innych ekosystemów, czy innych systemów operacyjnych na swoich urządzeniach? Bez problemu możemy sobie przesyłać pliki między sobą i nie musząc ich wyeksportować do PDF-u, e, czy właśnie ich przesyłać przez maila, tylko wystarczy kliknąć zwykłe share, e, dodać maila naszych osób, do których chcemy wysłać i automatycznie pojawia się to. Unik w aplikacji i mogą z tego korzystać, edytować nasz plik i sobie na nim działać bez problemu i jakiegoś zbędnego przesyłania. E, więc tak, zaczniemy od mojej strony głównej. E, jak widzicie, po lewej stronie mamy wszystkie moje strony, które mam i z których korzystam. E, jeżeli chodzi o wszystkie, to mamy tak: Home, Uni, Habit Tracker. I Travel Journal, no i pierwszy rok, ponieważ ten pierwszy rok wygląda dosyć sobot. więc on jest jako osobny, ale tak, więc przechodząc do mojej strony głównej, tak ona się prezentuje. Ogólnie wybrałam sobie estetykę w kolorach niebieskiego, bo tak mi się najbardziej podobało. Na środku e, mamy odnośniki do moich najważniejszych stron, czyli ice studies e, Uni, czyli wszystkie rzeczy związane ze studiami, no i mój Habit Tracker. I u góry są ładne zdjęcia, żeby to jakoś ładnie estetycznie wyglądało. E, na środku mamy This Week to do, czyli wszystkie rzeczy, Rzeczy, e, które muszę w danym tygodniu wykonać, są tutaj zapisane, bo wtedy widzę, co muszę zrobić i co jest ważne do zrobienia za każdym razem jak wchodzę do Nocean. Dodatkowo po lewej stronie mamy kalendarz z dzisiejszą datą, i po równoległej stronie mamy flip który wyświetla po prostu dzisiejszą godzinę i minuty, no i który jest dzień tygodnia. Dalej na środku mamy timeline, i tutaj wypisuje wszystkie ważne daty czy wydarzenia, które są w najbliższym czasie, no i pokazuje mi co będzie za ile dni i kiedy jest data. Końcowa. Po prawej stronie jeszcze mam cytat z mojej ulubionej książki i odliczanie, e, kiedy jadę na wyścig w formuły 1. E, dalej na środku mamy dzisiejszą pogodę, e, jaka i jaka temperatura. Jaka, jaki typ pogody, no i gdzie. Po lewej stronie mam mojego ulubionego Cinnamon Roll, który sobie lata na lodzie. <grych> I odlicznik, który dodałam dzisiaj z Happy Days. No i można sobie dodawać właśnie, ile dni było, ile nie było. To właśnie zrobiłam dzisiaj. No i tutaj, jak prowadzę korepetycje, to które się. Odbyły. Dobrze, więc możemy przejść myślę teraz do iStudies. Jeżeli chodzi o stronę iStudies, to wypisuję sobie w ideas wszystkie moje pomysły. Po prawej stronie mam cytat i muminka na chmurce, niżej mamy oczywiście Cinema Roll. No i niżej mam na cały już rok do końca iStudies rozpisane, jakie rzeczy muszę w danym miesiącu wykonać po prostu do pracy. Więc mam tutaj wszystko rozpisane, co zrobiłam, co mi zostało i tam na wszystkie miesiące. Wracając do mojej strony głównej, mamy dalej uniwersytet, na uniwersytecie czyli wszystkimi rzeczami związanymi z moją szkołą, na pierwszy rzut oka rzuca się wielki soundbar, którym po prostu jest muzyką, którą wybrałam jest taka spokojna muzyczka, którą może potem zmienię, ale na razie sobie zostaje taka jaka jest, oczywiście odnośnik do domu, cieszące się cinema role. no i tutaj się rzucają wszystkie moje zajęcia na ten rok, tak jak niektórzy wiedzą jestem na studiach w języku angielskim, dlatego moje przymioty są po angielsku E, tak jak pozostałe części mojego Notion, starałam się utrzymać je właśnie w takiej tonacji niebiesko-białej. Niektóre udało mi się nawet animowane znaleźć, jak tutaj Biotechnological Use of Microorganisms. To właśnie mam animowane tło. Poniżej znajduje się kanał na Cinema Roll e, i Assignments, i tutaj zapisuję wszystkie jakieś projekty, które mam do wykonania na studiach. E, mam tagi, które odpowiadają za to, co to jest za przedmiot. No, i oczywiście dalej jest data i ile dni do tego zostało. Jeszcze jeżeli chodzi o moje wszystkie ćwiczenia, to mam e, trzy wersje tego widoku. Kolejną jest Board, e, w którym mam zaznaczone, kiedy dane przedmioty zaczynają się u mnie na studiach. Ze względu, że ich jest dosyć sporo i są dosyć mieszane, dlatego e, zaczynają się w różnych. Miesiącach, więc tak jak widać mam na kolor różne kolory pozaznaczane jaki przemiot zaczyna się w danym miesiącu, więc na no spokojnie mam rozróżnione, kiedy co się zaczyna i kiedy co będzie. Tak to się prezentuje. No i ostatni widok e, to jest podział dokładnie datami, kiedy co się rozpoczyna, kiedy rozpoczynają się laboratoria. Właśnie jest podzielone to status kiedy zaczyna się wykład, i czy jakieś zajęcia mają laboratoria. Akurat w tym wypadku wszystkie mają w, e, laboratoria. No i na koniec, jak już rozpocznę semestr to sobie dopiszę z kim e, mam dane. Zajęcia. I tak się to wszystko prezentuje. Jeżeli chodzi o środek tych zeszytów, powiedzmy, czy części przedmiotowych, no to oczywiście są tutaj te tagi, które były wcześniej. Miejsce na notatki, w którym mam nazwę i jakie będzie pokrywać to tematy, oraz datę, kiedy utworzyłam ten przedmiot. Oczywiście każdy przedmiot mam zrobiony w identyczny sposób, ponieważ jest to schemat, z którego mi najwygodniej korzysta, czyli mam właśnie wykładowce, czy są laboratoria, kiedyś zaczynają laboratoria oraz wykłady, no i y, miejsce na notatki. Potem to uzupełniał w trakcie roku i zaraz pokażę Wam jak na przykładzie poprzedniego semestru. Więc przechodzimy do trzeciego semestru i tutaj mamy właśnie przedmioty z trzeciego semestru u mnie na studiach. I tak, możemy przejść na przykład do Plan Physiology, i tutaj macie właśnie uzupełniony mój plik na ten przedmiot. Mam wypisane, jaki to jest typ, kto jest moim wykładowcą, gdzie znajduje się profesor, ile mamy godzin wykładów i z czego składa się egzamin. Tutaj, jak mamy robić korespondencję, no i tutaj mamy przykład e, moich notatek z tego przedmiotu, ponieważ akurat fizjologię roślin miałam prowadzoną przez dwóch wykładowców. E, więc fajnie było mi też, pomimo daty i nazwy, fajnie było mi mieć też profesora, z którym te wykłady miały miejsce, bo dzięki temu wiedziałam, na którą część pasują dane wykłady. No i tutaj dalej są już notatki z danego wykładu, które widzicie. Są dosyć obszerne, ale bardzo fajnie je widać i są bardzo przejrzyste, bardzo wygodne i bardzo szybkie do zrobienia, a widać, że one naprawdę bardzo ładnie wyglądają. No i dodatkowo w każdym przedmiocie, jeżeli są laboratoria, mam dodatkową podkategorię laboratoriów. No i mam jakieś najważniejsze informacje, czyli właśnie ile można mieć nieobecności, ile trzeba mieć punktów, żeby zdać lub jakie są wymagania do zdania danego laboratorium. Dalej jakieś pytania, i tutaj mamy. Tematy, które miałam na laboratoriach i które one obejmowały, więc myślę, że takie podziały są mega wygodne i bardzo pomagają w organizacji i takim porządku w swoich notatkach. Ja bardzo lubię nauczyć za to i właśnie uwielbiam na nim robić notatki, bo wszystko mam w jednym miejscu i dodatkowo jest to na wszystkich urządzeniach, więc nieważne, czy potrzebuję zajrzeć w notatek na tablecie, iPhone'ie, czy iMac'u, wszędzie te notatki są dostępne, więc uważam, że to jest naprawdę świetna sprawa. Więc teraz chciałabym trochę przejść do części praktycznej. I pokazać wam, jak niektóre z tych rzeczy łatwo i szybko zrobić. E, mam dwie bardzo fajne strony, które pozwalają na stworzenie tych właśnie widgetów. Pierwszą stroną jest e, widget box. E, pierwsze chyba sześć widgetów, jeżeli dobrze pamiętam, jest za darmo, więc nie musimy zapłacić za żadną subskrypcję ani nic z, ty, z tych rzeczy. Wystarczy wybrać sobie Dash widget i go tutaj widzicie moje stworzone wyczytanie. Można mieć maksymalnie 5 widgetów. No i przykładowo możemy sobie skustomizować kalendarz. Ja tutaj miałam poprzednio szary wystrój, więc mam kalendarz na szaro. Możemy go sobie skustomizować kolorami, jaką ma mieć szerokość boków, jakie ma być zaokrąglenie rogów. Wszystkie kolory i barwy. Więc uważam to za bardzo wygodną sprawę, szczególnie jak lubimy sobie wszystko dopasowywać kolorystycznie. Mamy bardzo. Dużo rodzajów widżetów, tylko jak mówiłam, jest ograniczenie do 5, więc y, trzeba albo się pilnować, y, albo można wykupić oczywiście subskrypcję, żeby mieć tą ilość nielimitowaną. Drugim, drugą stroną do widgetów jest y, Indify, na której ja mam mój odlicznik, zegar właśnie ten Happy Days Count kalendarz i pogodę on jest w 100% darmowy tylko po prostu mamy mniej widgetów. możemy sobie stworzyć jakiś widget i na przykład mamy Life Progress Bar i sobie go możemy skustomizować co jak robimy i dzięki linkowi wkleić sobie do naszego Notion jeżeli jednak chodzi o pracę w samej aplikacji i jej możliwościach to myślę, że taką najfajniejszą rzeczą jest właśnie czy takie okno naszych zajęć czy e, no, okno na notatki. Żeby to stworzyć, jest to bardzo proste. Wystarczy na naszej klawiaturze kliknąć ukośnik. Wyświetla nam się wtedy e, cała masa opcji, które możemy zrobić i rzeczy, które możemy dodać do naszego e, Notion. Ja wybieram zwykle Table View i bierzemy New Database. Możemy ją sobie nazwać. Nazwijmy ją sobie. YouTube na rzecz dzisiejszego filmiku. No i tak, pierwsza rzecz, jaką nam się wyświetla, jest nazwa i tagi, więc możemy sobie zostawić tagi. Tagi możemy sobie zmienić na przykład na, e, no powiedzmy, na datę, która jest tutaj, i możemy sobie dodać na przykład kolejny, m, które będzie powiedzmy statusem. Tak i te statusy możemy sobie spokojnie customizować i dodawać w sposób jaki chcemy. Czyli możemy mieć albo te standardowe, czyli niezaczęty, in progress i skończone, ale możemy sobie ich dodawać na przykład w trakcie semestru. klikamy enter. No i możemy sobie wybrać, że zaczyna się w trakcie semestru i będzie na brązowo. No i wtedy zmieniamy status na w trakcie semestru, wybieramy datę, że na przykład 15 e, i Możemy stworzyć notatkę. Notion. No i dzięki temu, mając w taki sposób e, o zorganizowane notatki, możemy łatwo w nie wejść i sobie w nich pisać dany. Wykład czy ćwiczenia. Jeżeli chodzi o taki widok, on zajmuje trochę więcej czasu, ponieważ trzeba e, trochę włożyć e, sił, e, trochę trzeba włożyć czasu w edycję naszych plików, ponieważ znowu klikamy Ukośnik, wchodzimy do naszego menu i szukamy Gallery View. Gdy otworzymy Gallery View, pojawia nam się ono w ten sposób, czyli mamy wyświetlane na pierwszym miejscu wnętrze naszego pliku, czyli co mamy zapisane. Jeżeli chcemy, żeby wyglądało to w ten sposób, czyli wyświetlało nam się tło pliku, musimy Kliknąć tutaj w trzy kropeczki layout i card preview. Klikamy tutaj i zmieniamy, żeby wyświetlał się page cover. Ze względu, że żadna strona nie ma teraz y, tła, to musimy wejść w jakąś, dodać add cover. No, i w tym przypadku wyświetliły nam się skrzypce, jakieś rysunki i jakieś staroświeckie urządzenia, jak na przykład hełm. No i teraz, jak widać, nam się wyświetla na spokojnie wszystko. No i właśnie, żeby teraz to tak wszystko wyglądało, no to trzeba wybrać nasze e, zdjęcia, które chcemy mieć jako tło i dodać jako tło naszych stron, nazwać je i możemy też dodać ikonki. Ja w tym wypadku znalazłam ikonki na Pinterestie. Wycięłam je, je z tła, żeby były fajnie przezroczyste i nie nachodziły mi na tło, mojego, na tło mojej strony, i w ten sposób wygląda to moim zdaniem bardzo estetycznie, bardzo ładnie. No i tak spokojnie i ja, mi się bardzo podoba i bardzo lubię takie stworzenie stron. E, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Przedstawiłam Wam trochę aplikację Notion, jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub chcielibyście kolejny filmik z tego programu, to piszcie śmiało w komentarzach. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam do lajkowania, subskrybowania, no i do zobaczenia w kolejnych. A więc, pa pa!